społeczne, tyle co Unia, musielibyśmy wydawać 160 miliardów złotych rocznie. W związku z tym, w obecnej sytuacji, moim zdaniem, oczywiście trzeba zwiększyć wydatki socjalne. Mam wątpliwości, czy to ma być akurat 500 zł na część dzieci, bo na przykład 80% dzieci, na przykład samotnie wychowywanych przez matki, nie wchodzi w to, bo jeżeli kobieta zarabia 1700 zł, to już nie otrzyma tego świadczenia, czyli zdecydowana większość kobiet samotnie wychowujących dzieci tego nie dostanie i będzie to tak czy inaczej świadczenie selektywne. Moim zdaniem na przykład lepszym pomysłem byłoby wprowadzenie powszechnych, nieodpłatnych żłobków. Obecnie opieka żłobkowa w Polsce mamy najniższy odsetek w Unii Europejskiej cały czas i pani premier w ekspoze o żłobkach nie powiedziała ani słowa. Czy z drugiej strony polityka mieszkaniowa, czyli budowa mieszkań socjalnych i komunalnych, które doskonale są w polskiej konstytucji, więc wydaje mi się, że to byłyby lepsze instrumenty poprawy sytuacji polskich rodzin, a jeżeli już wprowadzać tego typu świadczenia jak 500 zł, to moim zdaniem powinno być to świadczenie uniwersalne dokładnie dla każdego dziecka, dlatego że rodzicom nie rosną dochody, kiedy rodzi się dziecko. Pracodawca nie podnosi pensji o 500 ani 1000 zł, więc logika tego typu świadczenia powinna być taka, że jest to świadczenie na dziecko, na osobę ludzką, którą jest dziecko i tutaj nie powinno być wyłączeń jakichś selektywnych, jakichś, nie wiem, składania pism, gdzie trzeba tam 10 kryteriów wymienić dokładnie swoją sytuację. Ale oczywiście to ma sens w krajach, w których są bardzo progresywne podatki, dlatego że w najbardziej rozwiniętych krajach świata świadczenia mają charakter uniwersalny, czyli na przykład bezpłatne żłobki, przedszkola, wysokiej jakości posiłki w szkołach, różnego rodzaju dodatki. Tego typu rzeczy są w Szwecji czy Finlandii. Na przykład w Szwecji dla każdego studenta i studentki jest świadczenie. Nie coś takiego jak w Polsce, kryterium dochodowe, stypendium, tylko każdy student ma na studiowanie pieniądze, po prostu dostaje je. Ale oczywiście, żeby tego typu świadczenia były możliwe, potrzebne są o wiele wyższe podatki niż są w Polsce i stąd też ten mój wskaźnik. Dlatego jeżeli PiS chce wprowadzać świadczenia, ja osobiście bym szedł raczej w innym kierunku i inny rodzaj świadczeń bym wprowadzał. Niemniej jednak, żeby dawać pieniądze studentom, żeby dawać pieniądze rodzicom, żeby wprowadzać darmowe posiłki w szkołach dla wszystkich dzieci, to trzeba komuś podnieść podatki. Tymczasem ja na razie słyszę, że minister Gowin zdecydował, że koalicja odchodzi od podatku 39% dla osób najbogatszych, że najprawdopodobniej, jeżeli chodzi nawet o te sklepy wielkopowierzchniowe, to będzie podatek jakiś niski i selektywny, więc na przykład dowalimy trochę tym korporacjom zagranicznym, ale będzie z tego powiedzmy 1 mld zł. Podatków dochodowych nie ruszymy, a przy okazji jeszcze obniżymy dla części podmiotów CIT do 15%, co będzie kolejnym ubytkiem z budżetu państwa. Podobnie jest z tym 8 tysięcy kwota wolna. Co do zasady, proszę bardzo, w Polsce kwota wolna należy do najniższych w Unii Europejskiej, faktycznie od 8 lat bodaj się nie zmienia. Ale jeżeli rzeczywiście, tu akurat się zgadzam z panem posłem, jeżeli spadek wpływów do budżetu miałby wynieść rzędu 16-20 miliardów złotych, no to co tu dużo mówić, to są... To głównie samorządy. Dokładnie, gigantyczne pieniądze, na których też by straciły samorządy, które w Polsce od wielu lat na nich się przerzuca wiele ważnych obowiązków związanych na przykład z edukacją czy służbą zdrowia. W związku z tym na chwilę obecną raczej, jeżeli chce się realizować jakiekolwiek obietnice socjalne, czy to były PiS, PO, SLD, czy ktokolwiek inny, to tak, trzeba w Polsce zwiększać wydatki na świadczenia społeczne, by żyło nam się realnie lepiej, nam wszystkim. Ale w takim razie ktoś musi płacić wyższe podatki, dlatego mówię wyższe podatki dla bogatych, żebyśmy wszyscy mogli żyć lepiej. Okej, w takim razie dziękuję bardzo. Zakończyliśmy właściwą serię pytań. Teraz przejdziemy do pytań od publiczności. I chciałbym właśnie zapytać, czy są jacyś chętni na sali, którzy chcieliby zadać pytanie? Jeśli tak, to proszę o podniesienie ręki, zaraz otrzymacie państwo mikrofon. Tylko chciałbym zaznaczyć, proszę krótko i na temat. Chwileczkę, bo tutaj mam zapisany cytat z pana Piotra. Klasykiem. Szumi na dziś. Bo pan powiedział, że podatek progresywny.
progresywny daje równość. I zresztą w ogóle z pana ust nie schodzi, jest jak jeśli pan mówi podatek, to pan mówi progresywny. I chciałem się zapytać, czy jeśli ja jako zwykły człowiek zarabiam sobie X i nagle zacznę zarabiać dwa razy X, to i przekroczę próg podatkowy kolejny, to dlaczego mam płacić więcej niż podatku płaciłem X i dlaczego teraz mam płacić więcej niż dwa razy X? Pan Piotr, bo i gdzie to jest ta równość? Może tak? Zawsze mnie zdumiewa, jak ludzie, którzy według wszelkich danych zarabiają 1500, 2500 miesięcznie, bronią milionerów. I mówią, jak my byśmy zarabiali 500 tysięcy, to by nam zabrano. Problem polega na tym, że przykro mi bardzo, ale z państwa ponad 200 tysięcy na przykład to wiele nie będzie zarabiało. Raczej w państwa interesie byłoby, żeby podatki dla osób biednych były niskie, a dla bogatych wysokie, chociażby dlatego, że jak państwo będą mało zarabiać, to budżet państwu może pomóc. W związku z tym bardzo mnie bawi, że młodzi ludzie, którzy zarabiają w Polsce bardzo mało, zazwyczaj grubo poniżej 3000 zł brutto, skarżą się na to, że tacy ludzie jak ja chcą opodatkowywać milionerów. Otóż milionerów trzeba opodatkować po to, i to jest odpowiedź na pana pytanie, ale system podatkowy służy między innymi temu, żeby zapewnić wszystkim obywatelom wysokiej jakości usługi. Jeżeli chodzi o pana pytanie, dlaczego pan ma płacić wyższe podatki, więcej zarabiając? Dlaczego? Dlatego, że żyjąc w tym państwie, to państwo i to społeczeństwo stworzyło panu możliwości zarabiania tak, a nie inaczej. I na przykład, może się kłócić z intuicją potoczną nawet, i myślę, że z państwa też się kłóci, że Natalia Siwiec za sesję potrafi dostać 1 000 000 zł, chociaż przesadnie pracowita i przedsiębiorcza to ona nie jest. Jestem tak się wyraził. Czy z drugiej strony Tomasz Lisek... Czy Tomasz Lisek... Wydaje mi się... Nienawiść do bogatych przedsiębiorców. Nie, wydaje mi się, że po prostu pielęgniarka, która w swojej codziennej pracy walczy o zdrowie, o dobre samopoczucie, często o życie pacjentów, wykonuje cięższą pracę niż Natalia Siwiec czy Tomasz Lisek. Jest bardziej też często profesjonalna. W związku z tym pytanie, czy rzeczywiście to jest tak, że wysokie, bardzo wysokie dochody, bo pan mówił o górnej stawce podatkowej, no w Polsce to jest 7000 zł miesięcznie czy 8, czy rzeczywiście jest tak, że ludzie, którzy zarabiają 100000 zł miesięcznie, to jest wynik ich wielkich zasług, ich przedsiębiorczości, a ludzie, którzy na przykład nauczyciele, pielęgniarki, zarabiają 3-4 tysiące, to jest wynik, że oni tak mało zarabiają w braku przedsiębiorczości i kreatywności. Otóż jeżeli się godzimy na tak niesprawiedliwy system, w którym Tomasz Lis zarabia, powiedzmy, nie wiem, 100000 zł miesięcznie, a pielęgniarka 3000, to przynajmniej jako społeczeństwo prowadźmy takie regulacje podatkowe, żeby one sprawiały, aby ta różnica między pielęgniarką a Lisem czy Natalią Siwiec była troszeczkę mniejsza. Okej. Okay. Na przykład Francja Sarkozy'ego czymś takim się zajmowała, prawicowy premier, przypomnę. Za chwilę, teraz kolejne pytanie. Gdzie mam mikrofon? Za każdym razem prosiłbym o przedstawienie i kierowanie do kogo jest pytanie. Znaczy ja tutaj tylko komentarz do tego, co pan powiedział. Ale pytanie miał być. Aha, nie, podniosłem rękę jako komentarz. No to nie, to następna rzecz powiem, bo mówi pan o pielęgniarkach, mówi pan o Tomaszu Lisie, o takich dużych dysproporcjach. Natomiast podejrzewam, że pielęgniarki w prywatnych przychodniach minimalnie więcej zarabiają, a dziennikarze w prywatnych telewizjach, powiedzmy, zarabiają troszeczkę mniej. A tutaj podał pan przykłady budżetówki. Więc tylko tyle. Pytania nie mam. No to, to w takim razie komentarz do niepytania. Otóż w sektorze prywatnym zarobki w Polsce są niższe niż publiczne. Dzień dobry, Marek Fauda. Ja mam pytanie do pana Piotra Szumlewicza. Pytamy pana Piotra. Ja, bo pan przedstawił jakby taką ideę ogólną, że tak ja tak rozumiałem, że przedsiębiorcy, jeśli mają ku temu możliwość, generalnie nie uciekają do krajów, w których jest bardziej liberalny system podatkowy. I być może dane takie są, ale jest to bardzo sprzeczne z intuicją i jakby pod tym względem zrozumienie tego nie jest łatwe. I chciałbym zapytać, bo pan też powiedział, że jeśli my chcemy zliberalizować system podatkowy z tego powodu, że przedsiębiorcy kombinują, to jakby usprawiedliwiamy to ich kombinowanie.
A być może trzeba myśleć w drugą stronę, że oni dlatego kombinują, ponieważ jest taki system, który rodzi w nich tę potrzebę, że sami z siebie by tacy nie byli. Tak nie zachowywali się. W tej pierwszej sprawie chodziło mi o to, że szczególnie dla ludzi, którzy mają duże podmioty gospodarcze, po prostu nie opłaca się ryzykować, łamać prawo. Nie opłaca się. Nawet przy wysokim opodatkowaniu ryzyko złamania prawa i de facto zniknięcia z rynku jest po prostu zbyt duże i szara strefa wcale nie dotyczy tych bogatych ludzi zazwyczaj. Nie. Omijanie prawa podatkowego zdawa się, że dotyczy ludzi bogatych, ale zazwyczaj wcale nie dotyczy tych najbogatszych. Oni są na świeczniku, tak na marginesie. Najwyższa Izba Kontroli, akurat i Państwowa Inspekcja Pracy zresztą też, w większym stopniu akurat kontroluje tych dużych. Oni są bardziej na świeczniku. Natomiast jeśli też chodzi o to w ogóle możliwość uciekania, no to ja jednak lubię przykłady empiryczne. No. W krajach Europy Zachodniej podatki są co do zasady radykalnie wyższe. Radykalnie wyższe niż w Polsce, jak wskazywałem w stosunku do PKB, to są 8-10 punktów procentowych do średniej. A w Szwecji, Norwegii, Danii czy Francji podatki w PKB to jest blisko 50%, czyli no nie dwa razy, ale powiedzmy 40%, 50% więcej niż w Polsce 60%. W związku z tym trzeba stworzyć taki system i tu się dziwię, że pan poseł, który no był w Sejmie, się jakby tym nie zajmuje, tylko tak luźnym gestem mówi o tym, że no jak się wprowadzi restrykcyjne przepisy, zaczną uciekać. No to chyba zadaniem odpowiedzialnych polityków jest to, żeby stworzyć takie przepisy, aby ludzie nie uciekali od płacenia podatków. I naprawdę, nie mówimy o podatkach rzędu, tutaj no pan poseł straszy, że jak to jest 100%, czy 250% od razu. Mówimy o podatkach, o średniej unijnej. Żebyśmy mieli średnią unijną, trzeba by znacznie podwyższyć podatki. Więc jeżeli byłby CIT na przykład 23%, czyli dokładnie tyle, ile wynosi średnia unijna, i nagle byśmy słyszeli od liberalnych polityków i komentatorów, no to teraz już mamy usprawiedliwienie, że wszyscy zaczną uciekać. No nie, nie ma żadnego usprawiedliwienia i zadaniem dobrze funkcjonującego państwa jest wprowadzić takie regulacje, żeby nie uciekali, no żeby po prostu, żebyśmy byli, to się nazywa państwo prawa. Następne pytanie można? Dobry wieczór, Karol Przemski. Ja mam pytanie takie bardziej abstrakcyjne. Jak dobrze znamy panów poglądy, skrajnie się różnią. Pan Przemysław Wipler jest raczej liberalny, czyli niskie składki, deniny, akcyzy, podatki. A pan Piotr Szumlewicz, tak jak się przyznawał na innych spotkaniach, jest raczej marksistą. Mam do panu takie same pytanie. Czy mogłoby istnieć państwo bez podatków? Czyli pan Przemysław się pewnie domyśla, jak będzie w AKP-ie. To zacznie pan tu ustawić w takim razie. Jak będzie w AKP-ie? Nie będzie AKP-u, nie chciałbym w AKP-ie mieszkać. Zasadniczo. Generalnie musiałbym mieć w sypialni dużo większą szafę na broń. Pewne rzeczy pewnie lepiej by działały niż w chwili obecnej, ale krótko mówiąc, między Rosją a Niemcami nie będzie AKP-u, bo będzie albo Rosja, albo Niemcy. I jest stara zasada, o której mówił Napoleon, że kto nie chce płacić na swoją armię, będzie musiał płacić na cudzą armię, i to szybciej niż mu się wydaje. Dosyć długo intelektualnie się tymi sprawami zajmowałem w czasie, gdy miałem na takie głupoty jeszcze czas, czyli podczas studiów. Pisałem pracę magisterską na temat libertarianizmu, libertariańska koncepcja państwa między anarchokapitalizmem a minarchizmem, czyli właśnie AKP-em, a jednak pewnym zdecydowanie efektywnie funkcjonalnie działającym państwem. Jestem głęboko przekonany, że miejsce dla państwa istnieje jest z uwagi na to, że ludzie mają, my po prostu myślimy wspólnotowo. My działamy wspólnotowo i taki skrajny indywidualizm i próba, no krótko mówiąc, zostawienia wszystkiego dobrowolnemu, dolnemu konsensusowi nie ma szansy w praktyce zadziałać. W praktyce się o tym przekonałem, kierując wspólnotą mieszkaniową na kabatach, krótko mówiąc, jakby wszystko było dobrowolne. Nie było ustawy o własności lokali, no to krótko mówiąc, słabo by to wyglądało. I a tak całkiem poważnie mówiąc, jest miejsce na to, by państwo zaczęło się poważnie, dobrze zajmować tymi sprawami, które są dla niego podstawowe, a które w chwili obecnej w Polsce nie działają. Bo w Polsce nie działa wymiar sprawiedliwości,
nie są chronione realnie prawa obywatelskie. Trybunał Konstytucyjny uznaje, że mamy za mało kasy i zbyt duży deficyt budżetowy, żeby chronić prawa obywatelskie i żeby uchylać ustawy, które są niekonstytucyjne, ponieważ nie mamy kasy, żeby oddać tych pieniędzy. Właściwie tak wyglądało orzekanie w sprawie OFE. Mamy bardzo fundamentalne, podstawowe problemy i państwo powinno zacząć je rozwiązywać. I na to oczywiście powinny być pieniądze, pobrane w rozsądkowych, prostych, jasnych, trudnych do ominięcia i sprawiedliwych podatkach. My chcemy takich podatków, wiedzieliśmy, że nasz program podatkowy, doginamy do tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, trudno, jest jak jest. Są wspólne podatki typu zharmonizowane podatki akcyzowe, pośrednie właśnie, akcyzowe, podatek VAT. I tutaj jest małe pole do działania. Również w zakresie podatków dochodowych istnieją pewnego rodzaju regulacje, można powiedzieć, korygujące rozwiązania w ramach Unii Europejskiej. I uwzględniając to, dlatego jesteśmy z likwidacją CIT-u i PIT-u. Słusznie pan Piotr mówi, to tylko jest 7% PKB i powinniśmy w ramach zasady biznesowej 20-80 skupić się na tych podatkach, które dadzą nam więcej wpływów i może nam dać efektywnie więcej wpływów, a przestać marnować czas na takie podatki, które angażują skarbówkę absolutnie nieproporcjonalnie do wpływów. Powinniśmy się wziąć za uciekający VAT, za uciekającą akcyzę, bo luka akcyzowa zdaniem OECD, Banku Światowego i Unii Europejskiej w Polsce jest większa w tych dwóch podatkach pośrednich niż dochody z podatków bezpośrednich. To jest droga, która powinien pójść system podatkowy. W AKP-ie nie chciałbym mieszkać, do Somalii nie wybieram się na wakacje. AKP był przez chwilę na Bałkanach, AKP jest w niektórych miejscach w Donbasie i zasadniczo wolałbym nie korzystać z prywatnych ukraińskich firm ochroniarskich, które zamiast Wojska Polskiego dadzą mi bezpieczeństwo. Krótko mówiąc, to będzie dużo droższe niż w chwili obecnej jest. Chociaż nie będziemy za to płacić na młodych emerytów wojskowych, ale już wolę obecne patologie niż te nowe patologie, które mielibyśmy w takich warunkach. W takim razie prosimy następną osobę. Jeszcze ja nie odpowiedziałem. Ja jeżeli pan tak bardzo chce, to jak będzie w AKP-ie? Strasznie wrogo pan do tego AKP-u podszedł, jakoś tak agresywnie by. A ja bym powiedział, że pytanie, jak dobrze zrozumiałem, to było bez podatków. O tyle, o ile AKP, czy anarchokapitalizm przechodzi w anarchokomunizm, to może nie byłoby takie... Dlaczego? Dlatego, że pytanie pana było konkretne. Czy można sobie wyobrazić świat bez podatków? Można. Ale po co? Można. Moment, ja idę dalej niż pan, jestem odważniejszy intelektualnie. Wcześniej padło pytanie o niesprawiedliwości dochodowej. Ja przytoczyłem przykład Lisa i Natalii Siwiec. Otóż pytanie o świat bez podatków to jest świat sprawiedliwy, w którym Natalia Siwiec i Tomasz Lis nie zarabiają 150 tysięcy, tylko na przykład 2800. Bez podatków. W gruncie rzeczy AKP w pewnym sensie mógłby się tu zaprzyjaźnić z pewnymi formami generalnego socjalizmu, gdzie dystrybucja dóbr, bezpośrednia dystrybucja dóbr jest podstawą funkcjonowania gospodarki. To znaczy nie jest tak, że wolny rynek i wszystkie jego patologie regulują wynagrodzenia, że na przykład pewien człowiek, który prowadzi firmę zarabia 200 tysięcy miesięcznie, a pielęgniarka 2,5, tylko wspólnota, to co Marx nazywał uspołecznieniem produkcji, wpływa na to, że bezpośrednio dystrybuuje się dobra w ten sposób, że na przykład wszyscy zarabiamy między 2,5 a 3,800 albo 3,300 i 4,500. I o tym wszyscy marzymy. Otóż powiem panu, że o tym, żeby zarabiać między 3,300 i 4,800 marzy, myślę, że jakieś 60% Polaków, tak. Więc wydaje mi się, że pytanie o to, czy jest jakaś forma możliwa systemu, w którym redystrybucja dokonuje się nie poprzez podatki, tylko poprzez jakieś uwspólnotowienie własności, to jest temat rzeka, ale bardzo ciekawy moim zdaniem. I są tu różnego rodzaju rozwiązania, to nie musi być PRL, ale to mogą być różnego rodzaju formy, nie wiem, komunizmu nowoczesnego, trudno powiedzieć, co pan miał też na myśli. Ale AKP w pewnych wersjach może z komunizmem być taki sam. Okej, okay, no w takim razie wiemy, jak będzie w AKP według pana Szumasa Wittlera, pana Piotra Szumlewicza, to w takim razie poprosimy trzecie.
Witam serdecznie, Hubert Ptak. No, tym, co pan teraz powiedział, to mnie pan przed nią rozbawił. Chciałbym jeszcze przejść do tej kwestii 500 zł na dziecko. I bardzo się cieszę, że się nie zgadzamy, że ten pomysł jest rzeczywiście głupi, populistyczny i on tak naprawdę... Z przyjemnością przyjmę jako ojciec piątki dzieci, to... Ale jeśli już jesteśmy przy tej polityce planetarystycznej, to chciałbym się spytać, co pan sądzi na temat radykalnej obniżki podatków na artykuły dziecięce. Ja? Pan, oczywiście pan Szulewicz. Czyli jednak. Prosimy. Ja generalnie rzecz biorąc, w przeciwieństwie do wielu liberalnych polityków, bronię VAT-u zróżnicowanego na produkty podstawowe, ważne społecznie niższy VAT, więc w tym sensie odpowiadam pozytywnie na pana pytanie, natomiast na towary przede wszystkim luksusowe wyższe i tutaj na przykład jeszcze większe zróżnicowanie VAT-u, żeby, tak jak jest zresztą, żeby żywność pozostała nisko opodatkowana na przykład, a z drugiej strony wprowadzić jeszcze na przykład stawkę podatku VAT na towary luksusowe rzędu, nie wiem, 27-8%. Nie miałbym nic przeciwko. Nie, akurat zróżnicowanie stawek VAT, podobnie jak stawek PIT, samo zróżnicowanie to nie jest jeszcze wielkie skomplikowanie. Skomplikowanie wynika z niejasności podatkowej interpretacyjnych, nie dotyczącej stawek. Stawki nie są problemem, mnie to często bawi, jak nie wiem, jak ktoś mówi, że nie wiem, stawki 10, 30, 50% to są strasznie skomplikowane. No nie wiem, ja swój PIT wypełniam w 15 minut, przy tym całym skomplikowaniu polskiego systemu podatkowego rzekomo, nie przesadzajmy. W krajach zachodnich... przedsiębiorcą, no to też trochę... Okej, ale mówię o tym, no ale akurat w Polsce przedsiębiorcy płacą liniowy podatek, więc tym bardziej w tym sensie jest on prosty, argumentując tak jak pan mówi, bo złożoność nie wynika z liczby stawek, tylko z innych czynników, na przykład wielości interpretacji przepisów. Wie pan, jak był taki prosty system podatkowy, to według trzeciego z rzędu już raportu World Economic Forum Polska nie byłaby na pierwszym miejscu tak wśród problemów, że największym problemem w Polsce stanowią nie stawki podatków, tylko skomplikowaność tego systemu. Więc tutaj się zgadzam, mówię, na przykład niejednoznaczność przepisów. Jeszcze mi się jedna rzecz a propos tych płac i tej bezpośredniej dystrybucji przypomniała, mianowicie podatek, który chyba panu Przemysłowi robi, byłby bliższy znacznie niż mi, od funduszu płac. Od funduszu płac, czyli generalnie rzecz biorąc liniowy, taki był w PRL-u tego czasu. W PRL-u, ponieważ była właśnie bezpośrednia regulacja dotycząca tego, że władza ustalała, że każdy zarabia mniej więcej tyle samo i w związku z tym nie było progresji podatkowej, a rozwarstwienie mimo to było bardzo niskie. No, do połowy lat 70. później zaczęło rosnąć. To ja wyjaśnię coś panu Piotrowi, bo ja niestety praktycznie, ja pracowałem jako VAT-owiec w dwóch firmach, Deloitte i Ernst & Young, i powiem wam, czym się zajmowałem. Zajmowałem się robieniem zmopów sprzętu medycznego. Ponieważ te proste kwestie interpretacyjne, o których mówi pan Piotr, w praktyce nie są znowuż takie proste. I czemu służy MOP? MOP służy temu, żeby była czysta podłoga. Jest bardzo często wykorzystywany w szpitalach i w przychodniach. Służy antyseptyce, służy dezynfekcji, służy temu, żeby było czysto, więc służy zapewnieniu warunków ochrony życia i zdrowia, więc jako tako służy, jest właściwie środkiem medycznym. I gdy przekonaliśmy do tego wojewódzkie